Szanowni Państwo, spotykamy się dziś na otwarciu kolejnej imprezy organizowanej w ramach Euroregionalnej Olimpiady Powiatu Prudnickiego. Spotykamy się w czasie trudnym dla naszej ojczyzny, bo 3 tygodnie po katastrofie lotniczej, w której zginęło tak wielu znakomitych synów i córek polskiej ziemi. Życie jednak musi toczyć się dalej i cieszę się, że mamy możliwość spotkać się dzisiaj w tak licznym gronie. Cieszę się, że swoją obecnością zaszczyciło nas jakże wielu młodych sportowców z terenu całej Polski. Liczę, że zawody przebiegać będą w sportowej atmosferze i że dzięki bezstronności sędziów wygrają najlepsi. Dziękuję bardzo.